A teraz pora na komentarz cotygodniowy. Redaktor Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny Gazety Polskiej, jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Zaczniemy chyba od patriotycznego spotkania w południe, w piątek, przed siedzibą przedstawicielstwa Komisji Europejskich w Warszawie. Ulica Jasna i Świętokrzyska zebrali się, zjechali z całego kraju uczestnicy klubów Gazety Polskiej po to, by zaprotestować przeciwko wyłączaniu Turowa, ale to wyłączanie Turowa, jak rozumiem, jest symbolem czegoś więcej. No było kilkaset osób, zwykle w tych demonstracjach uczestniczy sporo więcej klubowiczów, ale pamiętajmy, że to był piątek rano. Trzeba było zrobić w dniu pracy i to mniej więcej o takiej porze, ponieważ urzędnicy Komisji Europejskiej zachęcają innych bardzo mocno do pracy. Potłuk krwi i łez, natomiast generalnie to pracują jak sklepowa w PGR-ze, w sklepie PGR-owskim, to nie obrażając nikogo z PGR-u, no ale obowiązki były ograniczone, powiedziałbym. I rzeczywiście trzeba było się dostosować do tej pory, żeby oni po pierwsze to zobaczyli, a po drugie dostali petycję, inaczej byśmy tam stróżowi musieli, znaczy klubowicze, tak, no bo ja nie uczestniczę w tej demonstracji, klubowicze musieliby wręczać stróżowi popołudniowemu, tak, bo też nawet nie nazywam tylko popołudniowemu. Więc stąd pora, która nie sprzyjała oczywiście masowości, ale paręset osób było, reprezentanci z polskich klubów przyjechali. Będzie trzeba, będą dwie demonstracje. Ta demonstracja była przeciwko Turowowi jako takiego symbola, jako takiemu symbolowi działań bezprawnych, które podejmuje się Komisja Europejska. I tu przykładem jest działanie TSUE. Polska odmawia wykonania tego zabezpieczenia. Czy mamy tutaj dobre względy prawne za naszym, czy dobre argumenty prawne? Argumenty prawne to my mamy. Po pierwsze, druga strona nie używa żadnych argumentów prawnych, bo wymyślili sobie, że można działać w ten sposób, że jednoosobowo zamknąć, nie wiem, spory sektor w danym kraju i powiedzieć, no to sobie go potem przywrócić, jakby sąd wam przyzna rację. To oczywiście jest absurd, bo ten sektor przestanie działać. No, na tej zasadzie mogą nam włączyć, nie wiem, cały przemysł stalowy, czy włókienniczy, czy cokolwiek. No to powiedzą, że to szkodzi, niezgodne z normami europejskimi, motyle krzywdzi. No, różne bzdury w tej Unii były. Tak. Pamiętamy ochronę kornika i teraz milionów Puszczy Białowieskiej zjedzonych przez szkodnika, a jednocześnie te same drzewa są wycinane w Niemczech bez żadnej żenady. I to nie ma nic wspólnego z prawem. To jest bezczelne wykorzystywanie siły do tego, żeby zrobić krzywdę. Tutaj premier Babisz posłusznie wykonuje polecenia Berlina oligarchów. Jest pełną marionetką, wpakuje Czechy w duże problemy, no, ale pewnie sam sobie nabije, więc większą kapsę. Jacek Sariusz-Wolski, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości, zauważył, że Czechy dostały pierwszą wypłatę z Krajowego Funduszu Odbudowy. To jest wypłata środków z Unii Europejskiej, coś, czego my nie możemy się doczekać od kilku miesięcy. No tak, no bo Czechom zapłacono za to, że dokuczają inne. Tyle tylko, że na dłuższą metę to się źle kończy dla Czechów. Po pierwsze uzależnienie od Niemiec, po drugie uzależnienie od oligarchów, po trzecie niepotrzebne konflikty graniczne i sąsiedzkie. No to znaczy jest robienie krzywdy własnemu narodowi. Premier Babisz tutaj naprawdę jest wyjątkowym egoistą, bo to nie o to chodzi, że nie dba o nasze interesy, tylko powoduje, że Czechy będą miały dużo gorzej w przyszłości. Mm-hmm. Bardzo krótkowzroczna polityka. Dosłownie nastawiona również szkodę dla swoich własnych wyborców. Dosłownie do czwartku po naszej stronie trwała taka, była taka powściągliwość. Polscy ministrowie nie komentowali za bardzo tych negocjacji. Wiadomo, odbyło się kilkanaście tur, jeździli do Czech, ciągle się nie dało dogadać. Jakby cierpliwość pękła, kiedy Czesi znowu zwiększyli swoje wymagania dotyczące tych negocjacji, bo czują za sobą wsparcie, no, chociażby Komisji Europejskiej. I to, że Komisja Europejska chce się przyłączyć po stronie Czech do sporu i, jak rozumiem, dla przykładu wyłączyć
tą elektrociepłownię w Turowie? Żadnej elektrowni nie będziemy wyłączać. Ja mam nadzieję, że rząd nie ustąpi. Zresztą tak zapowiada. Natomiast rzeczywiście no, to będzie spowodowało straty po stronie polskiej. Tyle tylko, że chyba jeszcze nie ma sposobu, żeby nam zabrali tę karę, którą nałożyła pani La Puerta, wściekła lewaczka, pozbawiona jakiejkolwiek kultury prawnej i wiedzy prawnej, która uważa, że wszystko może, bo ją nazwali sędzią z TSUE. Mówiliśmy jeszcze do niedawna, że to jest funkcja tego, że w Czechach są wybory, że premier Babiš chodzi tam, występuje w mediach w czerwonej czapeczce z białym napisem Silne Česko. No, genialny pomysł, swoją drogą, ciekawe skąd to wziął. I demonstruje na przykładzie Polski, jak to walczy o czeskie interesy. Tymczasem prasa pyta się premiera Babiša o zamek we Francji oraz o hotel kupiony podobno za fundusze pozyskane z Unii Europejskiej. To nie jest silne Czesko, tylko to jest silna kasa premiera Babiša. On pewnie na tym, że tam załatwia innej rodzinie oligarchicznej, która posiada elektrokopalnię w worku turoszowskim, pewnie w jakiś sposób zyska. Pytanie tylko w jaki oczywiście, ale natomiast Czesi ostatecznie bardzo na tym stracą. To jest duży błąd tego rządu. Znaczy pytanie, czy błąd, czy po prostu to jest egoizm własnego premiera wobec swojego społeczeństwa, wobec swojego narodu, który szkodzi temu narodowi i to bardzo szybko Czechom nie opłaci. Ale stracimy również my. Załatwianie interesów silniejszych. A jednak, żeby atakować inne silne państwa jak Polska, jest absurdalne, bo Czesi mogli dostać pieniądze, a zamiast tych pieniędzy konflikt. No to już nie można sobie wyobrazić większej głupoty. Stracimy również my, bo na znaczeniu upadnie Grupa Wyszehradzka. Projekt budowany od wielu lat, który okazał się skuteczny w ramach Unii Europejskiej. No, trudno będzie odbudować zaufanie pomiędzy partnerami. Przypomnę, że premier Morawiecki odmówił wizyty w Budapeszcie i spotkania się z premierem Babiszem. No to oczywiście, że z tym premierem będzie bardzo trudno w ogóle rozmawiać, no, ale Grupa Wyszehradzka to nie jest spotkanie premier, tylko spotkanie państw. I na przykład Babisz nie jest wieczny. Być może po wyborach pojedzie do swojego zamku we Francji pławić się w pieniądzach, które kosztem swojego własnego narodu zarabia. Czesi nie będą chcieli podzielać tej polityki, aczkolwiek no, tam rzeczywiście podatność na rządy oligarchów jest nieporównywalnie większa niż w Polsce. Polacy się buntują, kiedy widzą, że oligarchowie wpływają na wybory, to głosują zupełnie na przekór. W Czechach jest trochę inaczej, natomiast ja nie sądzę, żeby Czesi się na dłuższą metę radzili na taką sytuację. Mówiliśmy o Unii Europejskiej, o jej aktywnym działaniu właśnie między innymi w tym zakresie, no to kolejne aktywne działanie, czyli powstrzymywanie funduszy europejskich. To też celem tego jest złamanie oporu rządu polskiego. Z jednej strony kij w postaci sankcji, z drugiej strony pieniądze. No i macie zachowywać się tak, jak my wam każemy? Gdyby tak było, to byłoby bardzo źle, byłaby bezczelność jeszcze gorzej. Im chodzi o obalenie tego rządu, przesłali tu Tuska i dali mu takie narzędzie jak zakręcenie kurka. Nie chodzi o żadne sądy. No, jak Polska powiedziała, że może zlikwidować Izbę Dyscyplinarną, to zaraz zlikwidować KRS. To w ogóle nie ma żadnego znaczenia, co my zlikwidujemy, czy w czym im ustąpimy, bo oni chcą, rząd zawsze będzie wykonywał ich polecenia, będzie okradał Polaków. A poziom kradzieży w czasach Tuska dużo większy niż wszystko, co zyskiwaliśmy z Unii. Więc nawet gdyby nam nie dali tego funduszu odbudowy, nawet i składki unijnej, to my mamy dosyć narzędzi, żeby sobie to odbić, przestać płacić to do opłaty CO2, przestać wpłacać składkę, cofać te gwarancje. Ja nie wiem, na ile to jest prawnie możliwe, ale na pewno była to dziką panikę na rynkach finansowych. Popróbują sił. Z Unii nas nie mogą wyrzucić, bo nie ma jak. Pojawiają się pytania, czy ta konstrukcja, na którą polski rząd zgodził się w zeszłym roku, czyli wspólnego, solidarnego funduszu dla całej Unii Europejskiej, w którym długi
biednych krajów będą pokrywane przez kraje bogate, jeżeli na przykład Grecja albo Włochy nie będą mogły tego spłacać, no to zabierze się tym, którzy będą mogli spłacać. Ma sens w sytuacji, w której my tych pieniędzy nie dostajemy. No i druga rzecz, czy jeżeli nie dostaniemy tych pieniędzy, to będziemy musieli płacić te 3 miliardy euro składki na ten fundusz rocznie. Znaczy absolutnie nie powinniśmy płacić tych 3 miliardów składki. To byłoby absurdalne. Moim zdaniem, skoro druga strona nie wiązała się z umowy, to my też nie musimy. Natomiast to się opłaci tylko wtedy, jeżeli będziemy twardzi. Po pierwsze, myślę, że wcześniej niż później pieniądze dostaniemy. Po drugie, jeżeli byśmy mieli je wstrzymać, to właśnie należy zareagować ostrzej, to znaczy zabrać więcej niż widać. Nie przejmować się, bo zyski z Unii Europejskiej to jest otwarty rynek, a nie żadne pieniądze, które stamtąd dostajemy, ponieważ transfery finansowe przy pomocy złodziei, którzy tutaj rządzili do 2015, były na korzyść Unii, nie na korzyść Polski. To zresztą badania różnych rządów pokazują, że Europa Środkowa wspiera Unię Europejską, a nie odwrotnie. Tyle, że policzyć wszystko, a nie tylko samą składkę. Więc zachowajmy otwarty rynek i w razie czego zamroźmy pieniądze dla Unii i zobaczymy, kto na tym gorzej będzie. Zobaczymy, w Sejmie przeszły fundusze Nowego Ładu i o tym byśmy mówili, gdyby nie to, że Rafał Ziemkiewicz, bardzo popularny w Polsce autor, publicysta, człowiek, który kreuje opinię, człowiek, który no, jest znaną postacią, zwłaszcza w naszym środowisku, kolega redakcyjny, nie został wpuszczony do Wielkiej Brytanii za poglądy. I to jest, to wymaga komentarza. No, rzeczywiście w odmowie, bo przecież ten dokument jest dostępny, w odmowie jest napisane, że to poglądy Rafała spowodowały. No znamy poglądy Rafała, ja się z nim często nie zgadzam. Rafał jest bardziej radykalny w wielu sprawach ode mnie, chociaż też pamiętam, że potrafił popierać Platformę Obywatelską lata temu. No więc po prostu się różnimy w różnych sprawach, no ale na tym polega demokracja, żeby się różnić. Natomiast karać kogoś za poglądy, Rafał ani nie nawołuje do przemocy, ani do poniżania, ani nie jest związany z żadnymi organizacjami radykalnymi czy terrorystycznymi. Natomiast no, przypominam, że nie jeden zbrodniarz wjeżdża na teren Wielkiej Brytanii. Ukrywali tam ludobójczynię zwolińską. Wjeżdżają radykalne środowiska islamskie. Natomiast ktoś, kto ma konserwatywne poglądy, może zostać zatrzymany. Ale to nie jest kwestia polityki tego rządu, tylko to jest kwestia osadzenia różnych lewackich struktur w różnych instytucjach. No dzisiaj czytałem na Niezależnej, że studenci w jednej z najbardziej renomowanych szkockich uczelni muszą wypełniać ankietę, która jest praniem mózgu, muszą się przyznawać do tego, że są niedostatecznie tolerancyjni. Jak się przyznają, to muszą jeszcze raz ją zdawać. A ta tolerancja polega na tym, żeby wszystkie te lewackie poglądy zaakceptować. No, zupełnie czysty bolszewizm. Oni nie znali komunizmu, więc nie wiedzą, że to już było, tylko za tym szło ludobójstwo, więzienie i nędza. Pisał o tym już George Orwell, tylko wtedy wszyscy myśleli, że on pisze o komunizmie w Sowietach. Tymczasem opisywał to, co może wyjść ze środowiska społeczeństwa brytyjskiego. Tam jest jeszcze kilka aspektów tej sprawy. Pierwsza to reakcja Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jak rozumiem, była ona bardzo szybka. Tak, ja pozwoliłem sobie zadzwonić, bo minister Rau mi kiedyś udostępnił swój telefon do ministra Raua minutę po tym, jak się dowiedziałem o zatrzymaniu Rafała. I minister Rau już miał dosję na ten temat od konsula, który już podejmował działania, więc zwykle to władze się dowiadują od nas, od dziennikarzy o różnych takich nagłych sytuacjach, a tutaj ja mogłem się tego dowiedzieć od naszego MSZ-u, więc należy wyłącznie pochwalić. Nasze służby zadziałały tak, jak trzeba. Zresztą prawo brytyjskie jest takie w tej chwili, że oni mogą tych imigrantów przetrzymać dowolnie długo bez zgody sądu. Więc jakby Rafał pod to podpadł, no to rzeczywiście byłby duży kłopot, a oni go po prostu wypuścili z powrotem do kraju. Problem polega tylko na tym, że to jest wbrew standardom migracyjnym, bo oczywiście Brytyjczycy mogą sobie gościć kogo chcą, kogo nie chcą, są niepodległym krajem. No, ale to powoduje, że standardy migracyjne są bardzo obniżone. Bardzo to utrudnia potem wymianę ludzką, towarową, naukową. No, a jak to się stało, że brytyjski... Ludzie, którzy przyjeżdżają tam, nie będą się czuli pewnie.
będą musieli się dostosować do jakichś poglądów, będzie im się zaglądać do środka serca czy umysłu, no to zaczną omijać Wielką Brytanię. Widzimy, jak tam brakuje kierowców, tak? W tej chwili wojsko dowozi paliwo na stację, no bo bardzo wielu na przykład kierowców z Polski już tam nie chce pracować. Stworzy im złe warunki i kierowcy przejechali na kontynent albo wrócili do Polski. No to są błędy, za które się potem płaci. Ja bym powiedział, że sprawa Rafała i sprawa kierowców się bardzo łączy. To są właśnie złe pomysły, które potem mszczą się na własne społeczeństwo. To jeszcze króciutko, jak to się stało, że Brytyjczycy, książki Rafała nie są tłumaczone na język angielski. Obawiam się, że byłyby niezrozumiałe bez dodatkowego tła dla czytelników, którzy nie są Polakami, nie znają naszej sytuacji. Są poza tym pewnie trudne do przetłumaczenia, bo Sienkiewicz jest erudytą, posługuje się odniesieniami do polskiej kultury. Byłoby kłopotem przetłumaczenie tego tak, by zrozumiał to ktoś, kto polskiej kultury nie zna. Tak czy inaczej, gdzie są źródła? Skąd Brytyjczycy dowiedzieli, że to jest właśnie ten człowiek, którego nie należy wpuszczać? No to właśnie od naszych lewackich organizacji, które są wokół i służb dyplomatycznych Wielkiej Brytanii, wokół prasy, wokół uczelni, które po prostu kłamią, tak? Kłamią, oszukują. Ja nie wiem, czy pani ambasador Wielkiej Brytanii, która zna język polski, ma zielone pojęcie, kto to jest Rafał Ziemkiewicz, co on pisał. No i że rząd Wielkiej Brytanii jest wprowadzany w błąd co do jego twórczości i wielu innych, tak, znaczy po prostu, no ale to jest zawsze słabość, tak, Wielkie Imperium jest to słabe, kiedy daje się oszukiwać i musi na to zareagować. Nawet Wielkiej Brytanii nie stać na to, żeby jej służby były okłamywane, muszą z tego wyciągnąć wnioski, bo dzisiaj ten błąd jest za darmo, a jutro będzie jego pewna cena. Na szkodę ich kraju, któremu ja życzę jak najlepiej, bo Wielka Brytania jest naszym sojusznikiem. Tomasz Sakiewicz, w Wielkiej Brytanii mamy kluby Gazety Polskiej. Czy jest jakakolwiek szansa, żeby ci Polacy, którzy tam są, zorganizowali się tak, by mieć wpływ na politykę tego kraju, by pojawili się przedstawiciele parlamentu, którzy powiedzą, no tak nie można, by ta sprawa, chociażby Rafała Ziemkiewicza, bądź podobne tego typu historie, były przedmiotem brytyjskiego życia politycznego. Oczywiście wiele zależy od sprawności samych klubowiczów, ale też całego środowiska, no bo jeżeli środowisko jest podzielone, skłócone, no kluby nie będą reprezentantem nigdy całej Polonii, tym bardziej, że po prawej stronie mamy bardzo wiele osób, które wściekle atakują nas, nie zdając sobie z tego sprawy, że służą w ten sposób wrogom Polski. No ale mieliśmy piękny obrazek teraz w Rzymie we wtorek, środę, otwarcie klubu Gazety Polskiej, gdzie bardzo wielu Polaków, ale też Włochów przyszło w bardzo takiej godnej atmosferze świętować koncertu operowego w wykonaniu Dominiki Zamarii, włoskich tenorów i muzyków. I rzeczywiście widać wyraźnie, że można coś wspaniałego budować. Tam jest co chwilę obecne zdjęcia, wizerunki Jana Pawła II na każdym rogu. Mamy wielki kapitał, no i paręset tysięcy Polaków, którzy też mogą wpływać na życie w Anglii, jest ich więcej. No dzisiaj już praca za granicą nie jest tak opłacalna jak kiedyś. No, Polacy we Włoszech bardzo często mówią, że opłaca im się zarabiać w Polsce, wracać do Polski, bo w Polsce mają lepsze warunki życia i pracy niż jako tacy przybysze, tak, do Włoch. Codzienne bezpieczeństwo gra wielką rolę, to że można przejść przez miasto nie będąc zaczepianym przez różnego rodzaju osoby, które przyjechały tutaj po to, by sobie bezpieczeństwo, lepiej... możliwość pójścia do świątyni, możliwość normalnego życia. No Włosi cieszą się życiem, potrafią się cieszyć życiem, ale jest to zakłócane w wielu miejscach przez falę radykalnych islamistów. Boją się tego, tak jak się inne kraje Europy boją. Ale o no, tym myśmy sobie z tym na razie przynajmniej poradzili. O tym przy innej okazji. Tematem politycznym oczywiście są uchodźcy. Nie mamy już na to czasu. Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny Gazety Polskiej. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. A my za chwileczkę zapraszamy Państwa na potrójne espresso, także zostańcie z nami.